Jak dobrze wiecie, nie jest to kolejne typowe omówienie, ale o tym za chwilę. To pora już, więc chodź w drogę róż, dziwaczne światy zwiedzać tu. Są Finn i Jake i Król i Betty, co czeka dzisiaj nas to przygody. Czas. Pora na przygodę. Na końcu odcinka podsumujemy całą serię, więc już nie traćmy czasu i zaczynajmy. Szczęśliwy wojownik. Finn próbuje w samotności powspominać brata, ale nie może liczyć na spokój. Daj klejnot w szlamu. Podczas gdy Betty i jej śmiech zostają zdisowani przez KGK, Finn obrywa od Szymona. Nie mów tak do moich haków. Chmura baza dociera do Królestwa Ognia, a Grof niczym palak rzuca czar, dzięki któremu Finn zyskuje odporność na ogień. Mertens jednak nie zejdzie na ziemię sam. Więc wysyłam Gienia. Do duetu dołącza KGK, która mówi, że żaden z żywiołów nie może jej skrzywdzić. Finn rozbraja Wacka. Tak, zdaje sobie sprawę z tego, co właśnie powiedziałem. Oraz kradnie jego zbroję. Przemierzając Królestwo, Mertens dochodzi do konkluzji, że wszyscy są jacyś mega agresywni. Spawnująca się panna Ogniorożek! Tylko to przypuszczenie potwierdza. Zaczyna robić się nieciekawie, ale wtedy drużynę ratuje Cynamonek. Tylko dlaczego, kurwa, zmienili mu aktora głosowego? Słodyczanin doprowadza ich do wejścia do podziemi, gdzie Finn zauważa, że smok ma w zębach klejnot ognia! Finn przechwyca kamień i zaczyna łączyć fakty. Królewna ognia? Mertens próbuje przeciwstawić się swojej byłej, ale agresja wygrywa z rozumem, a on sam zmienia się w istotę ognia. KGK próbuje przerwać walkę, ale jedyne co zmienia to to, że ognioczanie zamiast napierdalać siebie, postanawiają napierdalać słodyczan. To nadchodzi smutny koniec. Tutaj przechodzimy do przedostatniego odcinka. Serce bohatera. KGK bezskutecznie próbuje przekonać Fina, żeby się ogarnął, ale po chwili do królewny Szymon i Betty zlatują na latającym dywanie. Jednocześnie w domku na drzewie Fern znajduje nowych przyjaciół, ale gdy wyrusza, by się z nimi spotkać, zostaje stratowany. Może nie lubią lemoniady? W powietrzu respią się Alladyni, ale tak szybko jak przybyli, tak i również znikają. Pentachy! Gdy kompania dociera do gumowej wieży, rozpoczyna się międzyżywiołowa bitwa. Ojej, smok, jak fajnie! Potem, gdy KGK je twarz marcepaliny, z jakiegoś powodu przypomina sobie o swoim domu. W międzyczasie Finn wspina się na balonową i już w momencie, gdy ma KB zadać cios, nagle respi się KGK. Nie krzywdź osoby, którą kochasz, Finn! Skrzywdzę ciebie! Grudka przykleja mu do twarzy kawałek gumy, który spalając się wyzwala zapach, który z kolei odblokowuje Finowi wspomnienia. Zauważcie jednak, że te, które pokazują czasy, gdy Finn kochał KB, stoją w ogniu jako symbol tego, że właśnie to pobudza jego agresję, a te, gdy z KB już się tylko przyjaźni, są dużo bardziej normalne. Znów jestem sobą. Finn przechwyca klejnot Bonnie Bell, a wieża w odwecie uwalnia proszek, który zamienia ogniczan w słodyczan. Królewna na szczęście wypluwa ostatni klejnot. Sauron jednak nie jest zadowolony z efektów mgiełki. Mertens dostarcza kryształy Betty, ale ta zrzuca go z dywanu i śmieje mu się w twarz, po czym po prostu znika. Zdradziła mnie. Nie ma jednak czasu na gniew, bo tak oto porzucony Finn zostaje ze wszystkich stron otoczony przez zarażonych. Wielki finał czeka na nas tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Haki 2. Szymon twierdzi, że trzeba wrócić po Mertensa, ale Grof nie chce o tym słyszeć. Tymczasem na ziemi KGK dosłownie wyciąga Fina z objęć cukrzycy, a słodka wieża zwiększa swój zasięg i zaczyna przemieniać nawet gluty. Z rozmowy Fina z królewną okazuje się, że jako, że KGK nie jest z O, tylko U, składa się z grudek odpornych na działanie żywiołów. Właśnie dlatego nie może się przemienić. Jesteś antyżywiołem! Betty objaśnia swój plan polegający na cofnięciu się w czasie i powstrzymaniu Szymona przed pierwszym włożeniem korony. Może? Nie będzie wojny grzybów! Tymczasem jęki balonowej docierają aż do lodowego zamku, gdzie Patrycja tak po prostu postanawia znowu się zamrozić na kolejne 1000 lat. Jakimś cudem do Fina, KGK i Orgalorga dołącza Szymon, który od razu ma księgowidło. Gruda przyciąga klejnoty oraz koronę samą siłą woli. Jedynie mową udaje jej się nawet wyleczyć Gienia. KGK przysysa się do ziemi i leczy całe królestwo, a królewna szlamu jest zdziwiona wyglądem Jake'a. Leczenie trwa aż do nocy, kiedy znika ostatni ślad działań tej kurwy Patrycji. Podczas gdy wszyscy świętują, okazuje się, że czary zabrały Betty o ironio do magicznego gościa na Marsa. Do Fina dociera jednak znajomy głos, udaje się więc na wzgórze, gdzie znajduje przemienionego Jake'a. Nie dba jednak o wygląd psa, bo dla niego zawsze będzie bratem. Kocham cię. No i tak oto końca dobiegają żywioły. Podsumujmy je jakoś. W momencie, gdy bracia wyruszyli na wyspę, Patrycja wykorzystała tak powstałą szansę. No bo skoro najwięksi bohaterowie opuszczają krainę, to kto ją zatrzyma? I wyruszyła szukać źródła energii, aby napędzić swój niecny plan.
plan. Po dobie bezowocnych poszukiwań wróciła do zamku, gdzie jak na dłoni miała Betty. Później czarami omamiła pozostałe władczynie żywiołów, ale magia była zbyt silna i urok całkowicie przejął nad królewnami władzę, sprawiając, że zawładnęły nimi ich pierwotne instynkty. Lenistwo, agresja i cukierkowość. I wiem, że takiego słowa nie ma, ale lepiej tego wyjaśnić się nie da. KGK okazała się kluczem do wszystkiego, bo jej w żyłach płynął grudki, które na magię Patry Kurwy są nie tylko odporne, ale wręcz mogą cofać efekty tych zmian. A dzięki dodatkowej mocy kryształów i korony była na tyle silna, by przez całe godziny stopniowo leczyć O. Najważniejszy jednak obecnie jest Jake, a konkretniej to, co mu się stało, ale o tym kiedy indziej. No i właśnie, na początku filmu mówiłem, że to nie jest kolejne typowo omówienie i przyszła pora wyjaśnić dlaczego. Jeżeli widzieliście post na społeczności, to już wiecie, ale jeśli jakimś cudem was to ominęło, to zaraz po zakończeniu tego filmu macie co nadrabiać. Ale w skrócie, w lipcu i sierpniu omówienie nie będzie, a do krainy wrócimy już, a raczej dopiero 3 września. Te 15 miesięcy to była niesamowita przygoda. Cieszcie się latem, a na razie to tyle. Dzięki. Cześć!